Witam wszystkich bardzo serdecznie w bodaj 53. odcinku GNM Plus i ze mną jest... Marcin Górniak w zastępstwie Mateusza Zdanowicza. Bo wcześniej były dwa Mateusze, a teraz jest Marcin i Mateusz. Dalej mamy nadal... MMMsy. MMMsy dalej mamy. I tak, dwóch ludzi z wadą wymowy przed wami, przed mikrofonami dla was będzie komentowało najświeższe wiadomości z ostatniego tygodnia. I pytanie standardowe, w co ostatnio grałeś? Ostatnio grałem w grę, której kontynuacja jest obecnie dostępna w becie na PSN, czyli God of War 3, a beta to Ascension. No stwierdziłem, że wypadałoby wreszcie zmniejszyć naszą kubkę wstydu i nadrabiać zaległości sprzed wielu, wielu lat, skoro premiera jest coraz bliżej, a moc Kratosa dalej jest silna. No i jak ci się podobało? No wiesz co, jestem przed samą finałową walką z pewnym bogiem, nie wiem czy, no ale to chyba żaden spoiler, no z Zeusem, Boże, no trzeba w końcu skopać i zobaczymy, no na razie jest rewelacyjnie, nie wiem jak, w kontekście Ascension jest moim zdaniem mniej wodotryskowo, o tak bym to ujął, po prostu jak graliśmy na Gamescomie w Ascension, to po prostu tam działo się mnóstwo rzeczy na sekundę, tutaj jest troszeczkę wolniej, ale nadal to jest, no God of War w najlepszym wydaniu. I to wszystko w tym tygodniu? No nie, jeszcze stwierdziłem, że kubka wstydu jest zbyt wielka, bo przeszedłem portala dwójkę, nie przechodząc portala jedynki, co, że tak powiem, pewnie wielu osób by mnie ukrzyżowało w tym momencie, więc no nadrabiam portala jedynkę, no ludzie, trzeba w końcu. Mhm. A ja o dziwo, zazwyczaj mało gier gram, ale tym razem zupełnie zaskoczę was wszystkich, grałem w bardzo dużo tytułów. Przede wszystkim dorwałem się do plusa PlayStation i wziąłem sobie Limbo. Limbo skończyłem i o dziwo to jest bardzo fajna, klimatyczna produkcja, która zaskakuje też taką swoją brutalnością, bo wszystko wygląda tak perfekcyjnie, tak ładnie. Brutalnością, naprawdę? No tak, idziesz i tak... wpadasz gdzieś, albo cię zabija jakiś pająk i to jest takie... Ale poczekaj, żebym kojarzył. Limbo to jest ta gra, gdzie jest bardzo mroczno, bardzo ciemno i to idziesz w prawo takim małym jakby chłopczykiem. Tak, tak, dokładnie. Dobrze kojarzę. To jest mroczne i to jest krwawe i cię tam zabijają? Tak, zabijają się, albo sam się może zabić wpadając w jakieś kolce i tak dalej. I to jest tak zrealizowane, że nie wiem, trudno mi powiedzieć, ale... Tak... Gry indie mogą być krwawe, no, dziwne rzeczy się Znaczy tam nie ma krwi, bo tam wszystko jest na czarno, ale tak... Nasz chłopiec zostaje zabijany bez takiego pardonu, wiesz. No dobra, ale przeszedłeś? Tak, skończyłem. Ale z tego, co słyszałem, Raptor dalej ci nie zaktualizował, że przeszedłeś. Bo nie mam produkcji. Raptora. Ha. A, to ale, PSN ci ale aktualizował. PSN chyba ma jakąś taką opóźnienie tygodniowe. No właśnie nawiązałem do Raptora, bo rozmawiałem ostatnio z Pawłem o tym, że też mu się pojawiły statusy, że niby grał w święta, a tak naprawdę grał kilka dni wcześniej i dopiero mu wtedy zaktualizował i tak trochę to było dziwne. No, a... Oprócz tego dorwałem też się do takiej gry, która miała premierę w ostatni piątek, czyli Anarchy Regains. Nie wiem, jak to się za bardzo wypowiada. Anarchy Rage, coś takiego. Coś takiego? Dziwny oksymoron. Strasznie, nie wiem, ta gra ryjebanie po prostu. Słyszałem, że bardzo bez sensu w twoim wykonaniu. No naprawdę, pojawiasz się gdzieś, nagle wszyscy na ciebie lecą, jakieś dziesiątki tysięcy przeciwników i ich nafalasz. Pytanie podstawowe, są to kobiety, które na ciebie lecą, czy ogólnie towarzystwo mieszane? Nie, zazwyczaj to są jacyś tacy przeciwnicy w maskach gazowych. No, czyli panowie od tej produkcji trzymamy się z daleka. Słuchaj, idziesz i nagle ciężarówka przez całe miasto jedzie tak bez ostrzeżenia, bez niczego, płonąca ciężarówka z paliwem i ona z przodu ma jeszcze takie kolce, da które się rozwalić? Kręcą. Da się nie, rozwalić? Musisz przed nią uciekać, albo nagle... Była też taka sytuacja, że jakiegoś bossa tam bije i nagle czarna dziura się pojawiła w twojej okolicy. Patrzę się w bok i nagle bęc. Gdzieś mnie wywaliło na drugi koniec mapy, więc... Ale podczas walki z bossem? No, taki... To znaczy, to nie był taki boss. Taki mini-boss. I co, tak. Dotarłeś do niego ponownie, co trzeba było od nowa łoić? Nie, ja wróciłem i oni na mnie czekali tam. Ta gra jest naprawdę bardzo pokręcona. To taka przerwa na herbatkę w bostońską, dobry pomysł. Tam mniej więcej o to chodzi, że musisz tych zabijać przeciwników, za to zdobywasz punkty i określoną pulę punktów Ale musisz... Ale po co mi te punkty? Określoną pulę punktów musisz mieć po to, by odblokować następne zadanie. I jedne zadania masz takie, dla których
które ułatwiają ci zgarnianie punktów i masz też główne misje, które się dopiero odblokowują po jakiejś tam, jak astronomiczne liczby punktów zbierzesz. Zbieramy, nuda. Tak naprawdę nie wiem, o co w tej grze chodzi, co ja robię, dlaczego ja wszystkich tam biję, ale jest ciekawe. Zaleciało Dark Soulsem. No dobra, i ostatnia gra, w którą grałem, to Hotline Miami, czyli taki najgorętszy indyk 2012 roku. Tak, dokładnie. Wiele zestawienia gra roku w ogóle. No powiem ci, że ona tak wciąga niemiłosiernie, że jest sobie siadłem tylko, bo chciałem nagrać, jak wiecie, na YouTubie zaczęliśmy serię Indie Granie i chciałem to nagrać. Zacząłem grać i skończyłem za 3 godziny. Więc to zleciało tak od razu i jeszcze ta muzyka jest taka wciągająca. Nie wiem, ryjebanie. Ale z tego co słyszałem, to gra bardzo podobna do pierwszych GTA. Takich naprawdę zrzutu izometrycznego. Jeśli chodzi o same poruszanie i tak dalej, ale jest strasznie brutalna i tak naprawdę też nie wiadomo, o co tam chodzi. Muzyka jest urzekająca, jesteś to trzeba przyznać. No, strasznie wciąga i jesteś jakimś psychopatycznym mordercą, który dostaje telefony, które są jakby zapraszam cię, żebyś posiedział przy moim dziecku i tak dalej, a tak naprawdę dają ci numer do jakiegoś dziwnego miejsca, gdzie wszyscy mają broń i chcą cię zabić. Czyli taki ring z akcją w ogóle się w roli mordercy. To się w ogóle zaczyna tak, że jesteś w pokoju i do ciebie mówią ludzie w maskach konia, kurczaka i sowy, więc to już w ogóle jest strasznie. To jakbyś dziadami po prostu na jakichś narkotykach to w tą produkcję gra. Nie, ale nie grajcie w tą grę na bani, jednym słowem. Tak, mniejsza może z tym, bo przejdźmy do głównych tematów naszego odcinka i pierwszym z nich jest Cyberpunk 2077, którego najnowszy teaser, bo to nie jest zwiastun, teaser pojawił się na dniach teraz i jakie są twoje odczucia po obejrzeniu? Wiesz co, odniosę to do niedawnego newsa, który pisałem na Gram na Maxa o grze Fire Emblem, gdzie po prostu oceniałem teaser właśnie zwiastuna, który po prostu nie pokazał nic. I życzę sobie, żeby pojawiało się więcej zwiastunów, które nie pokazują nic, takich jak właśnie zwiastun Cyberpunka 2077. No troszeczkę się nie zgadzę, bo tam pokazali właśnie tą taką klasę postaci, nie wiem, postać po prostu, która jest psycho i które to są ludzie, którzy nadużyli implantów i są strasznie niebezpieczni dla społeczeństwa, więc policja ich łapie, by ich zwerbować, bo tak trochę mija się z po prostu sensem, żeby ich od razu zabijać, jeśli mają takie moce i dysponują takimi narzędziami. No to w takim razie chyba bardzo się ze mną zgadzasz, bo moim zdaniem teaser jest rewelacyjny, jest zrealizowany po prostu kosmicznie. Jest bardzo ładna animacja, ale powiem ci, że i ładna cyborgini. Właśnie, trochę się jednak nudziłem. Muzyka, moim zdaniem, w przeciwieństwie do Krystiana, który po prostu tam był jego ulubiony zespół, leciał w tle i się rozpływał po prostu. Ile jeszcze tych ulubionych zespołów Krystiana Szalasta? Ale mi średnio się naprawdę podobało. Wiem, że na Poligami zrobili taki temat podaj swoją muzykę, która by pasowała do tego teasera i naprawdę fajne kawałki niektórzy tam znajdowali i fajnie w sensie to współgrało, tak. Znaczy powiem ci, że było, nie było mało efektownie albo efekciarsko, ale było tak trochę przydługo. Ten zwiastun równie dobrze mógł być krótszy, a on jest bardzo liryczny, bardzo taki nastrojowy. Niekoniecznie tego się spodziewałem po Cyberpunku, no ale dobra, zobaczmy, no to są dopiero początki, czemu nie? Z czego to w ogóle wypowiadał się Adam Bedowski, czyli szef studia CD Projekt Red, to w ogóle ta grafika, którą widzieliśmy na tym teaserze, to mamy... Co będzie w grze pewnie. Że chcą, celują właśnie w taką jakość. Tylko pamiętajmy, że ta gra jest zapowiadana na 2015 rok, choć sami twórcy mówią, że będzie, kiedy będzie, więc to jest właśnie, taka... Właśnie, to było najlepsze podsumowanie, które jest będzie, kiedy będzie, gotowe. Super, świetne. Już rozumiem, dlaczego Adam Badowski, jak przeprowadzaliśmy z nim wywiad w Ministerstwie Gospodarki, tak nic nie chciał mówić o tym cyberpunku, bo za bardzo chyba nie ma co robić, bo oni po prostu to na razie projektują jakby. Ja bym się wcale nie zdziwił, gdyby w 2020 wyszedł Cyberpunk 2077-2. To by było dobre, no dobre podsumowanie w sumie w kontekście tego RPGa, który jest jakby prequelem.
Dobra, ale może mniejsza o ten sam cyberpunk, jednak w tym teaserze pojawiło się kilka ciekawych informacji. Wiedźmin 3. Właśnie, Wiedźmin 3. Jest powiedziane, że 5 lutego będzie konferencja CD Projekt Red, na której będzie więcej informacji o cyberpunku, ale także konferencja, na którą się wybieramy, no ale dobra, okej. Okay. Wybieramy się? No nie wybieramy się, no wybieramy no, się. Możemy się wybrać, nie? Ale też jest powiedziane, że zostanie ujawniony nowy projekt Dark Fantasy. Więc to jakby... Dark Fantasy. Bardzo otwarty, dużo krwi. Wiedźmin 3? Co to może być właśnie? Nie wiem, no nie wyobrażam sobie, żeby Redsi zabrali się za cośkolwiek innego, jeżeli chodzi o RPG. No bo to ma być coś dużego. Wiem, że jak oni kiedyś z rok temu zapowiadali na jakiejś konferencji, że właśnie robią Cyberpunk, Wiedźmina, jakąś dużą grę Dark Fantasy i jakąś mniejszą. Ale to właśnie ma być ta większa, więc myślę, że Wiedźmin 3 to jest to, co wyjdzie, no bo już rok temu wyszedł edycja na Xboxa Wiedźmina 2, więc już 2-3 lata minęły od premiery na PC-tach Wiedźmina samego 2, więc jest mi się wydaje, że to jest... mniej więcej od premiery, więc trochę za późno na jakieś wielkie DLC moim zdaniem, zresztą po co? Tak, więc to jest idealny czas moim zdaniem na to, by zapowiedzieć kolejną część i nie dokładnie. Wiem, która może się pojawić w tym roku? Nie sądzę. Pod koniec? Nie, trochę za... Nie. Myślę, że 2015... Nie, 14. Końcówka. Końcówkę bym ustawił. Tak sądzisz? Myślę, że się trochę poczekamy. 4 lata będą to robić? Już mają fajny silnik, z czego to widzieliśmy przecież na Gamescomie, który bardzo też fajnie prawda, chodzi, więc... tylko że Red Kit... Właśnie dużo osób zastanawia się, czy oni nie wydadzą Red Kita w formie takiej pudełkowej. Moim zdaniem byłby to sobie taki oczywisty strzał w stopę i zdecydowanie stawiam na Wiedźmina 3 mimo wszystko. A czy to 4 lata to... A ile produkowali dwójkę? Tak. Też, jak, no mniej, no bo jedynkę tam jakoś 5-6 lat, z czego to wiem, to, bo to im schodziło, bo tam wiadomo, to ich był pierwszy projekt, ale Wiedźmina dwójkę to jeszcze stworzyli przecież cały nowy silnik i tak dalej, więc trochę no, im się no zeszło. Jasne, ale w kontekście Cyberpunk, to jak mówiłeś, że to może następna już generacja konsol, więc może równie dobrze poczekają z Wiedźminem trójką i może nie będzie już problemów, że na PS3 w ogóle... Na Xboxa może, na PC to jasne, tadam, zawsze. No tak no nie trochę wiem. Nie bardzo. Wypowiadajcie się w komentarzach i co sądzicie, czy jednak doczekam się z zapowiedzi Wiedźmina oby trzeciego tak. I kiedy on w ogóle wyjdzie i co w ogóle sądzicie o zwiastunie Cyberpunk 2077, a my zaraz wracamy z kolejnym tematem. Wracamy z nową technologią Microsoftu. Jak myślisz, o co może chodzić? Microsoft znowu z czymś nie nowym wiem. Wyszedł w końcu nie Kinect i nie First Kinect? Party. To nie będzie Kinect dwójka? Kurde, no to będzie coś jak Kinect jednak. No trochę tak, tylko że wyobraźcie sobie Kinecta, który nie obejmuje tylko naszą osobę, tylko cały pokój. Ta-dam! Tak naprawdę, z czego to mówiono na CES-ie, czyli targach takich elektronicznych, które teraz były w Stanach Zjednoczonych, to będzie, w ogóle powiedzmy o co chodzi, Illumirum, tak się nazywa dokładnie. Ta technologia Microsoftu, to będzie połączenie Xboxa, projektora i Kinecta. I o co chodzi? Jeśli gracie sobie na swoim telewizorze w najnowsze Halo, za wami stoi projektor i obraz, który widzicie, wykracza poza wasz telewizor i różne efekty macie na swoich meblach, prostu... ścianie i tak dalej. Tak jakby rozszerzony... Czyli obraz jest rejestrowany przez rzutnik i zrzucany jakby na cały obszar naszego pokoju. Okej, no fajna zabawka, tylko tak zwrócił na to uwagę Paweł. Ile będzie można w to grać? Ja obstawiam, że naprawdę godzina czasu i zacznie nas boleć głowy. Bo... Tak sądzisz? Dlaczego? No to tak jak granie na zwykłym projektorze moim zdaniem. No dobra, druga sprawa, jednak efekty jakie będą widoczne wieczorem, kiedy po prostu będzie odpowiednio ciemniej w pokojach, będziemy mieć odpowiedni klimat do grania, kiedy te wszystkie efekty świetne będą bardziej widoczne, nie będą miały odzwierciedlenia w godzinach porannych, czyli co, gracze po prostu rano nie będą mogli skorzystać z tego urządzenia? No. Ja czekam na dalsze informacje, bo na razie jestem sceptyczny. Znaczy, no wiadomo, nie da się jakby tego wykorzystać, jeśli świeci słońce i tak dalej. Choć na samych konsolach też, jak ci świeci słońce na telewizor, to też się ciężko gra. Zawsze pozostają godziny poranne z handheldem. Znaczy, ja w pokoju mam ciemne rolety, więc zawsze każdy czas jest dla mnie dobry na jesteś pogranie. Jesteś dzieckiem mroku, bierz gitarę, chwyta się i później Illumirum przez cały pokój po prostu, znaczy, światełka gitarowe. Się cieszę, że coś się jednak dzieje. I nie zostaje. Chociaż granie w jakieś większe tytuły, nie dość, że już
Xbox sam nie wyrabia i Kinect też, to jeszcze teraz będzie musiał obraz być wysyłany na projektor i tak dalej, to dwa razy renderowane czy coś w tym stylu. No i to wszystko jednak zmierza do tego, że no, czas na next gen coraz bardziej się zbliża i no, nie ma co dłużej czekać. Ja obstawiam, że przyszły rok, ewentualnie końcówka obecnego, jak najbardziej zapowiedź koniecznie. Ja mam nadzieję, że może coś takiego będzie już standardem w następnej konsoli Microsoftu, a to jest tylko tak pokazane, no bo wiadomo, nie mogą pokazać to na następcy Xboxa, bo przecież jeszcze nie został zapowiedziany, więc muszą pokazać to w takim stanie, jak teraz to wygląda, ale byłoby ciekawe. Byłoby bardzo miło, ale standardy standardami, a pieniądze uciłać trzeba i zarobić na graczach również. Ja obstawiam, że to będzie na sprzedawanie podobnie jak Kinect. Ja tu oddzielne urządzenie odpowiednio poprawiające rozgrywkę. Albo tak w droższym zestawie po prostu, tak jak teraz mamy z Kinectem i Xbox. Dokładnie. Tak więc wejdźcie na naszą stronę, obejrzyjcie sobie ten zwiastun wideo, jak to wygląda się je właśnie. I po prostu powiedzcie nam, co o tym myślicie. A my wracamy za chwilę z kontynuacjami. David Cage, szef Quantic Dream, studia odpowiedzialnego za Heavy Rain i Beyond Two Souls, w rozmowie z dziennikarzami Official PlayStation Magazine powiedział: kontynuacje zabijają kreatywność i innowacyjność. Wielu ludzi chce wciąż tego samego. Jeśli właśnie to im zaoferujesz, oni z chęcią to kupią. Skutek jest bardzo prosty. Gracze inwestują pieniądze w wydawców, którzy nie są zainteresowani innowacjami. Gracze zachęcają wydawców do robienia i wypuszczania tych samych gier w każde święta i każdy jest zadowolony. Czyli jednym sobie pomachajmy do Kickstartera. No taka prawda. Znaczy, ja to jest bardzo, nie wiem, to są bardzo śmiałe słowa Cage'a, no faktycznie kontynuacje kontynuacjami, ale w sumie nie pograł. Zawsze ktoś mówi, że kolejny Call of Duty jest zły, ale czy nie fajnie ci się gra? Nie tyle jest Black złe, Opsa, to jest mało innowacyjne po prostu. No jest, ale dobrze... Wiadomo, gracze te nie oczekują czegoś nowego, ale może właśnie tego chcą. Jak będą chcieli czegoś nowego, to znajdą jakiś inny projekt. Wiadomo, że jakby dać graczowi jakąś nową grę, która jest innowacyjna, no to wiadomo, może mu się spodoba, może nie, ale tak samo te aktualne gry, które są, nie wiem, na tej używają tej samej mechaniki co tak, wcześniej, rozgrywki. To moim zdaniem to to jest współgra ze sobą. Dobrze, znaczy, to ja ci jest. Powiem, że myślę, że tutaj chodzi też również trochę o przesycenie rynku pewnymi produkcjami. Ja na przykład wcale bym nie płakał, gdyby Call of Duty ukazywał się raz na dwa lata, a nie co roku, wprowadzając małe zmiany. Gdzie na przykład rzucono by mi naprawdę kawał konkretnego kodu, z minimalnie nawet zmienioną grafiką, ale jednak z takim odstępem, że miałbym czas, żeby odgrać coś innego. Jasne, no fajnie jest pomarzyć, fajnie jest tutaj sobie podlędzić, no ale kasę, jak już powiedziałem, trzeba zarobić. Czy przesyt rynku danymi produkcjami jest okej? No widocznie tak, skoro to kupujemy. Ale ci powiem, że co dwa lata to przecież Call of Duty się jednak zmienia, bo się dzieje w innych czasach. Wcześniej mieliśmy Black Opsa, który się działo w latach 60., później Modern Warfare, które się dzieje teraz i teraz mieliśmy Black Opsa 2, który się dzieje w przyszłości, więc to jest jakby... I my gracze trochę... kiedyś narzekaliśmy na drugą wojnę światową. Dajcie z powrotem właśnie, tą drugą wojnę światową. Na razie chyba tylko przed nami Company of Heroes 2, ale to jest RTS. Chciałbym pograć jednak w FPS jakąś strzelankę. Powiem ci, że tutaj w kontekście właśnie tych produkcji, które cały czas się pojawiają, wykorzystują podobną mechanikę, no właśnie pojawia się problem, że nikt nie chce zainwestować w gry, które teoretycznie mogłyby się sprzedać słabo. Ja na przykład z przyjemnością obejrzałbym kontynuację na przykład Enslaved, Odyssey to the Wiz. A widzisz, kontynuację. Kontynuację, no tak, kontynuację, ale to są gry, które... były wyjątkowe i praktycznie o nich w każdym zapomniał i może coś zrobimy dalej. Na przykład Mirror's Edge nie sprzedał się, wcale nie sprzedał się rewelacyjnie, a jednak jej na tyle polubił tą markę, że wyprodukują część drugą i to im się chwali bardzo. Tylko trochę im się z tym schodzi, bo jednak muszą tutaj swoje kontynuacje, czyli Battlefield, Bad Company i trzeciego robić ciągle, więc wiadomo. No, FPS schodzą jak ciepłe bułeczki, podobnie jak każda kolejna edycja FIFA. No, to tak jest, tak to po prostu funkcjonuje. Ale chyba z innowacyjnościami będzie trochę trudniej na następnej generacji konsol, bo wiadomo, podobno koszty produkcji gier mają być większe, więc wydawcy nie będą chcieli ryzykować, dawać kasę na jakieś takie oryginalne projekty, więc będzie z tym jeszcze gorzej, niestety, David Cage. No właśnie, tylko jak to się zarysuje na portfelach graczy, czy gra będzie kosztowała więcej niż 250 zł, czy będzie znowu oscylowało w 300 zł, no
No mam nadzieję, że nie, no bo jednak wolałbym kupić sobie tą grę niż jej sobie nie kupić. No jeśli jeszcze zabrakują używki, to już będzie totalna masakra, no, tak, ale mam nadzieję... brawo Sony, popieramy. Mam nadzieję, że to nie będzie. Szacun. Ale wracając do Davida Cage'a, czy wydaje ci się, że Beyond Two Souls tak bardzo się różni od Heavy Rain? Chyba będzie to też jakieś taka gra kute, która będzie po prostu jednym wielkim filmikiem. Coś mi się nie, tak wydaje. Nie, różni się i pewnie będzie bardzo podobny do Heavy Raina, bo to jest więc to samo studio i graficznie, wizualnie jest podobne. To jest jednak w pewnym sensie kontynuacja, bo za bardzo chyba mechaniką nie odejdą. Chociaż, kto wie, przecież nie widzieliśmy za dużo materiału z tej ale gry. Z drugiej strony obczaj sytuacji, że Binary Domain jest podobny bardzo do Gearsów i czerpie mnóstwo rzeczy z Gearsów, a to są dwie różne firmy i jednak, no co, i, no i Binary jest historii. Krapem. Nie pra- I tu, o, nie, nie. Tego pana już na następnego plusa nie zobaczycie, od razu wam mówię. MMM se powrócą w innym składzie. No dobra, no to masz oczywiście prawo do swojego zdania. Tak samo Beyond, no to jest całkowicie inna nazwa, inna gra, więc inna, no nie do końca inna. Dobra, nieważne, nie wnikajmy w to. Nie wiem, komentujcie, czy oczekujecie jakiejś, lubicie kontynuację, czy może nie lubicie, jak myślicie, jak to będzie wyglądało na konsolach następnej generacji, a my za chwilę przyjdziemy do polskiej Lary Croft. Wracamy z Polską Tomb Raider, czyli teraz przeczytam kawałek notki prasowej, która jest, myślę, bardzo ważna, jeśli chodzi o ten temat. No mów. Poszukiwania polskiej odtwórczyni Lary Croft trwały naprawdę długo. Ostateczny casting przeprowadzony w studiu nagraniowym wygra Karolina Gorczyca. Urzekła nas zarówno wdziękiem, jak i barwą głosu, doskonale pasującą do roli. Wybór wydaje nam się tym bardziej trafiony, że Karolina wygrała w plebiscycie fanów Tomb Raider na najlepszą odtwórczynię roli Lary Croft. Na najpopularniejszą polskiej stronie laracroft.pl oraz znalazła się w czołówce najwyżej typowanych do tej roli aktorek na portalu filmweb.pl. Powiem tak, gdyby Karolina Gorczyca pojawiła się tutaj w studiu i wyskoczyła w stroju Lary Croft, też bym na nią zagłosował, no, niezależnie od jej barwy głosu. Wdziękiem to na pewno. Wizualnie to po prostu zmiażdżyła wszystko, nie zaprzeczam. Czy barwą głosu również? Powiem ci, że mnie osobiście jednak trochę ten głos nie odpowiada do roli Lary, jest jakby trochę za poważny, za taki dojrzały. Wiesz co, mi się wydaje, że trochę gorzej były zagrane, bo jeśli mówimy o tym polskim zwiastunie, gorzej były zagrane te kwestie, które ona narracyjnie mówiła. Tak, ale dokładnie, to, są takie mniej... Ale tego nie będzie w grze, no nie? Bo to jest narracja dla tego zwiastunu, ale to, co w samej grze było słychać, te wszystkie odgłosy, jak ona skacze, coś tam mówi, błaga, no tak, strzela i tak dalej, jasne. To mi się wydaje, że to bardzo pasuje, bo to, co robią na Zachodzie, to jeśli szukają jakiejś osoby dla danej postaci w dubbingu, to szukają nawet szukają głosu danego, ale jeśli się przyjrzysz, to ta osoba bardzo podobnie wygląda w rzeczywistości. Na przykład spójrz sobie na Nolana Northa i na Nathana Drake'a. Oni twarzowo bardzo do siebie są podobni. I to daje, że dopasowali również twarz do Nie, bo to zazwyczaj jest tak, że głos pasuje do twarzy i wtedy jakby naturalnie odbieramy ten cały... Ta twórczość. Jezu, nie wiem, czy motion capture poszło aż tak daleko, nie chciałbym tutaj się wkręcać. No może masz rację, jasne, jak najbardziej. Ja myślę, że Karolinie warto dać szansę i być może będzie to całkiem niezła Lara. A jak będzie, przekonam się kiedy, w marcu? W marcu 5 marca. No, ona sama trochę. Zresztą prosi w wywiadzie dla Dubscore o to, by gracze dali jej szansę, bo Karolina, to jest... spokojnie, zawsze damy ci szansę. Znaczy, wiesz, jest jedna taka rzecz, że na Xboxie gra wychodzi tylko po polsku, więc nie będzie możliwości wybrania angielskiej wersji językowej i to też było w informacji prasowej z Ceneki, że oni chcieli wsadzić angielską wersję, jednak ale to się nie zmieściło na DVD, płycie. A wydawca nie dał nie zgody. Zgodził się, żeby nie zgodził, żeby nie wiem, dodać płyty czy coś takiego. Chociaż czyli to jest głupie, ale no, wydawcą, więc nie rzucajmy winy na Cenegę, że ona się nie stara, bo ona się stara, tylko wiadomo, nie zawsze, to tak nie wychodzi. Opcja dodania jakiejś płytki z patchem, to ma miejsce w wersji PC-tów. Ja wiem, że to koszta oczywiście wzrastają w takim wypadku, no ale chociażby, no ja bym chciał mieć możliwość porównania, skoro już kupuję grę, no to powinienem mieć prawo wyboru tego języka, skoro inni mają. Czemu ja mam być gorszy, bo mam Xboxa? No nie mam, ale dobra. To jest trójka for the win. No wiesz, masz PS3, to nie będzie tego problemu, bo tam akurat jest duża płyta i wszystko i tak, się zmieści. I tak zagram na PC-cie, bo będzie wyglądał najlepiej, Boże, taka jest prawda.
niestety. Nie wiem, zobaczymy, jak ta Lara wypadnie tak naprawdę już właśnie 5 marca, tak? Poza tym, powiedzieć? Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, ale dla mnie dużo naturalniej brzmią głosy na przykład kapitana, czy tej przyjaciółki Lary, która występuje w zwiastunie. Ten kapitan, nie wiem, kto go podkłada ten głos, nie pamiętam dokładnie, ale on się pojawia w każdej grze. On jest mistrzowsko narracyjny, nie mogę, naprawdę. On jest dla mnie kolejnym boberkiem w tym momencie. Odpadł sobie jakiś dubbing. No trochę tak, ale jak padają te słowa, ale Lara, ale jesteś z Croftów, ale chyba nie stali. Jesteś stali, tylko jeszcze o tym nie wiesz. I Karolina Gorczyca, tak, dacie mi szansę, jasne. Nie, spoko, mam nadzieję, że wyjdzie wszystko okej. Okay. Tak więc wypowiadajcie się w komentarzach, czy czekacie na Tomb Raider, czy zagracie po polsku, czy dacie szansę pani Gorczycy. Czy jednak nie? I na czym zagracie? A i tak wszyscy wiemy, że czekamy na kolejny DMC, a nie żadną Larę. Każdy czeka na GTA 5, tak naprawdę. Dobra, to by bodaj 53, choć teraz myślę, że to może być 54 odcinek. A może 55? Nie, 55 na pewno GN+. I z wami był... Marcin Górniak i Mateusz Filip. Tak, dokładnie, trzymajcie się, hejo. Do zobaczenia.